imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłosierdziu Bożemu polecajmy duszę zmarłych świętej pamięci Adama, Helenę, Stefana, Sembłagów, Stanisławę, Cholewa, Janiny, Ileszka, Surowców, Zofii Słomba, Andrzeja Ziemby, Jana i Czesławę, Gałatów, Bronisława i Marii Ziembów, Jana i Genowefę Leśniowskich, Marka Kołodzieja, Bogdana Kołodzieja, Kazimierza Kołodzieja, Jana Dunaja, Józefa Lenarta, Leszka Kołodzieja, Zofii Podlasek, Stanisława Podlaska, Teofili Franciszka, Górków Marii i Antoniego Ortylów, Marii Jana Ortylów, Stanisława Ortyla, Marty Łodzińskiej, Zofii Skocz, Leszka Propuskiego, Julii Stanisława Krupów, syna Józefa, Zofii i Michała Dmuchałów, Jana Szostaka i jego rodziców, Stanisława i Józefy Szostaków, Bronisławy i Józefa, Stanisława i Jana Gąsiorków, Marii Mazur, Janiny Franciszka, Janusza Zbigniewa Słomków, Marii Buź, Bronisławy i Jana Szczudłów, Władysława Stanisławczyka, Karoliny Stanisławczyk, Józefa Stanisławczyka, Jana Łotka, Marii Łączak, Józefa Łączaka, Ludwika Pieprznego, Katarzyny Łączak, Józefa Łączaka, Sylwestra Króla, bliskich z rodziny Królów i Piecuchów, Józefa Partacza, Bronisławy Partacz i ich syna, Jana Gąsiorka, Bronisławy i Józefa Gąsiorków, Zofii Stanisława Pęcaków, siostry Regi, Piotra Litwińskiego, Marii i Jana Wójtowiczów, Anny i Michała Dobrzańskich, Władysława i Karoliny Lipów, Piotra Buziaka, Janiny i Józefa Łączaków, Józefy i Władysława Tokarzów, Józefa Kazimierza Madejów, Cecylii Henryka Dmuchałów, Stanisława Zawieruchy, Marii i Jana Mordyńskich, Katarzyny Madej, Józefa i Józefy Surdelów, Piotra Anny Augustyna Gilów, Marii Stanisława i Józefa Sokołowskich, Zenona Jaszcza, Janiny Łączak, Józefa Łączaka, Józefa Kopacza, Marii Łanucha, Stanisława Jarosławy Deszczów, zmarłych z rodziny Deszczów, Mecków, Śliwów i Królów, zmarłych z rodziny Szerałców, Marii Kurzeja, Stanisława Kurzeja, Julii Łączak, Edwarda Łączaka, Sylwestry Lazur, Adama Lazura, Mariana Książek, Ireny, Władysława Krzysztofa Gałków, Agnieszki, Jana Bugajów, Władysławy Leona, Wojciecha Bysiów, Władysława Chmury, Józefy i Franciszka Skowronów, Marii Zagrodzkiej, Ludwika Strojka, Piotra Litwińskiego, Marii Lisowskiej, Ludwika Grabca, Jana i Anieli Lisowskich, Weroniki i Franciszka Chmurów, Mieczysława Marszałka i jego syna Andrzeja, wszystkich zmarłych z rodziny marszałków, Stefanii i Józefa Strączków, wszystkich zmarłych z rodziny Lisowskich i Strączków, Bronisławy Jana Lesnych, Władysławy Iskra, wszystkich zmarłych z rodziny Lesnych i Iskrów, Bronisławy Józefa Jaszczu, Józefa Burego, Stanisława Lipy, Janiny Obas, Andrzeja Jaszcza, zmarłych z rodziny Jaszczów i Koryckich, Stanisława Cyboronia, Tadeusza Barnasia, Bronisławy i Stanisława Madejów, Antoniego Łączaka, Marii i Stanisława Łączaków, Marii i Stanisława Klichów, Anny Partacz, Milenki Gawryś, Bronisławy i Jana Szczurów i ich dzieci, Stanisława Tadeusza, Józefa i Romana oraz zmarłych z rodziny Szczurów, Józefy, Jana Cisów i ich dzieci, Andrzeja i Marii oraz zmarłych z rodziny Cisów, księdza Stanisława Muchy, księdza Józefa Rogurza, zmarłych poleconych naszym modlitwom w
wypominkach rozważajmy tajemnicę zmartwychwstania Pana Jezusa, polecając Bogu dusze wszyscy cierpiące. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu,
szczególności prosimy Ciebie, aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię. Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł. Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby, pociesz ich rodziny, wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus. Inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację. Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał, czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, ale ufamy Tobie, udziel nam pokoju i zdrowia. Matko Boża, chroni nas i opiekuj się nami. Prowadź nas w miłości do Twojego Syna Jezusa, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Święty Sebastianie, módl się za nami. Święta Franciszko Rzymianko, módl się za nami. Święty Rochu, módl się za nami. Święta Rosalia, módl się za nami. Święty Karolu Romeuszu, módl się za nami. Święty Szymoniec,